Dzień dobry Państwu. To pierwszy wykład, który nagrywamy w czasach zarazy. Zobaczymy, jak to będzie nam szło. No więc przypominam, co było poprzednio. Powiedzieliśmy, że grawitacja jest to pole układów inercjalnych. Teraz, co to jest układ inercjalny? To jest jeden z możliwych układów odniesienia, no, który natura wybrała jako ten szczególny, który się nazywa inercjalny, prawda? No to taki obrazek symboliczny zrobiliśmy, że zbiór wszystkich układów inercjalnych we wszystkich możliwych punktach czasoprzestrzeni, widać to, to symbolicznie przedstawiamy jako tak zwaną wiązkę włóknistą. A zatem każdemu punktowi czasoprzestrzeni, który nazywam M, odpowiada zbiór wszystkich możliwych układów odniesienia w tym punkcie. Co to jest układ odniesienia? To już powiedzieliśmy. Jest to klasa równoważności możliwych układów współrzędnych wokół tego punktu i ta relacja równoważności jest różna w różnym punkcie, ale jak się skoncentrujemy na jednym punkcie, to te układy są równoważne w tym punkcie, te układy współrzędnych, wtedy i tylko wtedy, gdy drugie pochodne jednego z tych współrzędnych po drugich w tym akurat punkcie znikają. O, i teraz taką klasę pokazaliśmy, że to jest rzeczywiście relacja równoważności, mimo że na pierwszy rzut oka na taką nie wygląda, bo na przykład te oba układy odniesienia niesymetrycznie występują, a relacja równoważności powinna być symetryczna, ale pokazaliśmy, że jednak to jest relacja równoważności. I każda taka klasa to jest układ odniesienia. I teraz właśnie, co to jest pole grawitacyjne? To ktoś, natura, dynamika, czy może Pan Bóg wybrał po jednym takim układzie odniesienia szczególnym w każdym punkcie i powiedział, o, to jest układ inercjalny i w tym punkcie, i w tym, i w tym, i w tym. Czyli to tak można symbolicznie napisać, jakby to był taki, jak gdyby wykres odwzorowania z M do tej wiązki tych wszystkich układów inercjalnych. I myśmy pokazali coś bardzo ważnego, no bo to jest bardzo taka abstrakcyjna definicja, ale bardzo szybko przeszliśmy do czegoś, co nadaje się do liczenia. Mianowicie pokazaliśmy, że jak wybierzemy sobie jakiś układ współrzędnych, w którym pracujemy, taki fiducial układ współrzędnych, w jakiś sposób żeśmy ponumerowali wszystkie możliwe punkty czasoprzestrzeni, innymi słowy wszystkie możliwe zdarzenia elementarne, to wtedy każdy taki wektor, każdy taki układ odniesienia, taki układ inercjalny jest jednoznacznie scharakteryzowany przez taką tablicę liczb, która jest symetryczna. No i tak, jak mamy ten układ odniesienia, prawda, więc to jest równoważne układowi odniesienia, powiedzmy Z alfa, ale nie jednemu układowi odniesienia, to znaczy nie jednemu układowi współrzędnych, a całej klasie. No i jak to wygląda? To pamiętamy, jak jest układ współrzędnych inercjalny, no to te gammy otrzymujemy przez drugie pochodne. To już nie będę powtarzał tego wzoru, bo wielokrotnie był
tutaj napisany, ale w drugą stronę, jak mamy układ współrzędnych, ten nasz x lambda, to te gammy w punkcie m oznaczają nic innego, jak poprawkę kwadratową, jaką trzeba dodać do współrzędnych x po to, żeby je uczynić inercjalnymi, to znaczy należącymi do tej wyróżnionej klasy, prawda? Czyli innymi słowy pokazaliśmy, że jak do tych współrzędnych x lambda dodamy taki kwadratową poprawkę, jedna, druga, to jest to ta gamma w punkcie m, a tutaj no, najchętniej bym napisał x mu, x nu, tyle tylko, że tak naprawdę to trzeba tutaj napisać te współrzędne scentrowane, prawda? Takie, że ten punkt m odpowiada wartości 0 tych współrzędnych. No gdyby nie, no to by trzeba było pisać x mu minus, prawda, no na przykład m mu, współrzędne tego mu. Ale tośmy sobie już powiedzieli, że dla uproszczenia tych wzorów przypuśćmy, że te współrzędne scentrowaliśmy. Widać, że to centrowanie, to znaczy przesunięcie tych współrzędnych o stałą wartość, tak żeby ich wartość w m była równa 0, no nie ma żadnego znaczenia, dlatego że te współrzędne zawsze wchodzą pod znak różniczkowania. W związku z tym dodanie tej stałej niczego nie zmienia. No więc jeśli pamiętamy, że nasze współrzędne są scentrowane w punkcie m, to pokazaliśmy, że jeśli znamy tę tablicę gamma, którą powolutku zaczniemy nazywać tablicą współczynników koneksji, albo współczynników powiązania, to takie poprawione nasze współrzędne o taką kwadratową popraweczkę, to już właśnie będą należały do tej wyróżnionej klasy, czyli będą inercjalne w tym punkcie. No więc to jest bardzo ładna interpretacja tych współczynników koneksji. One mówią, jaką popraweczkę kwadratową trzeba dodać do naszych współrzędnych, które bynajmniej nie są inercjalne, żeby to było inercjalne. No i oczywiście, jeśli akurat by się tak złożyło, że nasze współrzędne od samego początku w tym punkcie były inercjalne, no to ta gamma by była równa 0. W związku z tym można jeszcze inaczej powiedzieć, że współrzędne inercjalne to są takie, w których ta gamma jest równa 0. Proszę Państwa, w szczególności, co to jest przestrzeń płaska? Co to jest przestrzeń płaska albo taka, w której grawitacja jest trywialna? No to jest taka przestrzeń, w której istnieje globalny układ inercjalny. Prawda? Przez kilkaset lat wierzyliśmy, że istnieje globalny układ inercjalny, to była trzecia zasada dynamiki Newtona. No a ja zaproponowałem, żeby ją zastąpić trzecią zasadą dynamiki Einsteina, która mówi, że prawdopodobnie nie ma układu globalnego układu inercjalnego, ale w każdym punkcie jest jakiś układ inercjalny, prawda? No i w szczególności, jak jesteśmy na Ziemi, to jakbyśmy się znaleźli w spadającej windzie, to jest właśnie ten układ inercjalny. Proszę Państwa, no to teraz zrobimy sobie ćwiczenie. Przypuśćmy, że mamy rzeczywiście przestrzeń płaską, prawda? Przestrzeń płaską, czyli ćwiczenie. Weźmy E3, przestrzeń płaska, to znaczy afiniczna. No i niech xk, które
zazwyczaj oznaczamy w geometrii takiej elementarnej jako x, y, z, oznaczają dowolne współrzędne liniowe. Zwracam uwagę na to, że w tych pierwszych wykładach nie występuje żadna metryka tutaj, proszę Państwa, póki co, bo oczywiście tensor metryczny odgrywa w teorii grawitacji ważną rolę, ale do niego jeszcze dojdziemy. Na razie nie ma żadnej metryki i przypuśćmy, że przejdziemy sobie do zmiennych krzywoliniowych. No jakie to znamy najprostsze zmienne krzywoliniowe? Na przykład współrzędne sferyczne, prawda? X równa się R sinus theta cosinus phi, Y równa się R sinus theta sinus phi, no i Z równa się R cosinus theta. No, te współrzędne sferyczne, to z nimi Państwo powinniście się byli dobrze zapoznać na matematyce. To są prawie współrzędne geograficzne, no tyle tylko, że geografowie to liczą tę współrzędną theta, którą można nazwać szerokością geograficzną, na ogół od równika w górę na plusy i w dół na minusy. No phi to jest długość geograficzna, nie ma o czym mówić. Tylko trzeba rozstrzygnąć spór między Londynem a Paryżem, gdzie ma być zero, ale ten spór w XVIII wieku jednak został już rozstrzygnięty, więc liczymy od Londynu, konkretnie od obserwatorium w Greenwich. A matematycy wolą takie wzory, czyli widzicie Państwo, że zero odpowiada prawda, północnemu biegunowi. Theta równe 0, no to x i y równa 0, a z jest do góry, na powierzchni Ziemi, jeśli R jest promieniem globu ziemskiego. Także ta jedyna różnica ze współrzędnymi geograficznymi jest taka, że my tę szerokość geograficzną liczymy od zera, no i potem w dół, pi pół to jest równik, a pi no to jest biegun południowy. No i proszę Państwa, spróbujmy obliczyć, aha, teraz tak, oczywiście jak to jest przestrzeń afiniczna, to w niej istnieje globalny układ, który nazwiemy inercjalnym. Linie proste to są linie, które spełniają równanie xk z dwiema kropkami równa się 0 i to są właśnie takie linie wyróżnione, prawda? No i teraz spróbujmy wyliczyć te współczynniki koneksji w układzie dla układu. No, pamiętamy, że równania tej prostej w tych współrzędnych będą miały takie te współczynniki gamma, prawda? No jak je zrobić? No trzeba byłoby to równanie przeliczyć na jakieś tam równanie R z dwiema kropkami równa się i tak dalej. No teta z dwie... Ja nie zrobię całego tego rachunku, bo on jest taki, no troszkę wymaga pewnej zręczności. Bardzo bym zachęcał Państwa do odbycia tego ćwiczenia. Może rozpocznę ten rachunek, no i jedno z tych równań na przykład wyliczę. No proszę Państwa, pamiętacie, że przy obliczaniu tych współczynników koneksji to trzeba w pewnym momencie tą macierz odwrotną zastosować. To nie jest zbyt wygodnie. Ja może zacznę od czegoś takiego, że no, przede wszystkim no, musimy traktować x, y, z jako funkcje od tych zmiennych, no to takie pomocnicze rachunki sobie zróbmy. D po dr
x, y, z. No to proszę Państwa, jak różniczkujemy przez r, no to po prostu ten r zniknie, bo występuje liniowo i to jest 1 przez r, x, y, z, prawda? No teraz d po d fi x, y, z. No to proszę Państwa, widać, że z od fi nie zależy, to będzie 0, a tutaj to się zamieni, prawda? Jak zróżniczkujemy x po fi, to dostaniemy minus y, prawda? Bo z kosinusa się zrobi minus y. Jak y zróżniczkujemy, to będzie x, no a jak z zróżniczkujemy, to 0. No i w końcu d po d teta x, y, z. No, to troszkę bardziej skomplikowane. No to proszę Państwa, tutaj z sinusa zrobi się kosinus, no a z kosinusa zrobi się minus sinus, prawda? No i łatwo widać, że to będzie coś takiego, że tutaj dla x i y po prostu z sinusa zrobi się kosinus, czyli trzeba napisać kotangens teta razy x, o, to nam z sinusa zrobi kosinus. To samo jest dla y, czyli kotangens teta razy y. No a dla z z kosinusa zrobi się minus sinus, czyli będzie, żeby z powrotem z z zrobić minus sinus, to trzeba go pomnożyć przez minus tangens teta razy z. No dobrze, wyposażeni, proszę Państwa, w takie pomocnicze rachunki, no, liczymy, ile to jest, teraz tak, r pamiętamy, no to jest pierwiastek sumy kwadratów, x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. No i teraz będziemy liczyli r kropka. Co to jest r kropka? No to będzie 1 przez 2 pierwiastki, a na górze będzie 2x dx, 2y kropka i 2z kropka. No czyli w sumie to będzie tak, 1 przez r, a tutaj będzie x kropka plus y kropka plus z kropka. No dobrze. No i teraz w końcu musimy obliczyć tę drugą pochodną. R kropka, r z dwiema kropkami. No to proszę Państwa, może jeszcze to zapiszmy sobie w takim uproszczonym, że to jest 1 przez r, a tutaj xk, x kropka k i sumowanie po k, od k równego 1 aż do 3, prawda? Czasami będę stosował te współrzędne, nazywał x, y, z, a czasami wygodniej jest napisać, że to jest x1, x2, x3. Dobrze. No to proszę Państwa, teraz liczymy r z dwiema kropkami. Co to jest r z dwiema kropkami? No to musimy zróżniczkować jeszcze raz. No to są trzy miejsca. Po pierwsze zróżniczkować po r, po drugie zróżniczkować tutaj, a po trzecie zróżniczkować tu. Ale właśnie to trzecie jest równe 0, bo my musimy właśnie to równanie przepisać na nowe, prawda? Więc ten sposób liczenia, no właśnie, jest o tyle wygodny, że jedno z tych różniczkowań automatycznie zniknie, prawda? O ile to jest tożsamość, to jak my w tym naszym rachunku opuścimy człony zawierające drugie pochodne tych współrzędnych inercjalnych, no to już nie będzie tożsamość, tylko będzie to równanie. No dobrze, więc jak r różniczkujemy, no to musimy napisać tak, minus 1 przez r kwadrat razy r kropka. Ale r kropka, no to już tu obliczyliśmy, prawda? Więc będzie 1 przez r,
xk, x.k. No i jeszcze trzeba pomnożyć, czyli to jest r kropka, ale jeszcze trzeba przez to pomnożyć, bo tutaj stało, prawda? Czyli to może zrobimy tak, tutaj do kwadratu. Dobrze. Następnie różniczkujemy w tym miejscu. To będzie plus 1 przez r xk kropka xk kropka. No i właśnie, i doszedłby trzeci człon, gdybyśmy jeszcze to zróżniczkowali, no i ten człon jest równy 0. Proszę Państwa, to jest to równanie, które chcemy otrzymać i zasadniczo już je mamy, no tyle tylko, że jeszcze musimy na te współrzędne, sferyczne przetłumaczyć. No to proszę Państwa, nie jest to takie bardzo trudne. W każdym razie ten sposób tych rachunków, no jakoś nam ten cały rachunek upraszcza. No i proszę Państwa, obliczmy najpierw ten człon xk, x.k. Prawda? No to trzeba tak napisać. Pochodna, traktujemy x jako pochodne, jako funkcję tych zmiennych sferycznych. No i będzie to tak. Xk razy dxk po d fi, przepraszam bardzo, po dr razy r kropka. Plus, prawda, no bo jak to zależy od czasu, poprzez r teta fi, no to muszę zróżniczkować po r razy r kropka, to samo po fi razy fi kropka i to samo po teta razy teta kropka. No ponieważ już mamy wyliczone te pochodne zmiennych kartezjańskich po r teta fi, no to wstawiamy i no i proszę Państwa, to jest stosunkowo proste, że otrzymamy wtedy po prostu r razy r kropka. Nie będę tego rachunku już ciągnął, ale to po prostu jest wstawienie tego, co już mamy. Podobnie x kropka k razy x kropka k. No, to jest niby ten sam rachunek, prawda? No to trzeba wziąć, prawda, dxk po dr razy r kropka plus dxk po d fi razy fi kropka plus dxk po d teta razy teta kropka. Dobrze. I to jest taka jedna pochodna jednego xk, prawda? No i teraz trzeba wziąć k równe 1 i podnieść do kwadratu, k równe 2 podnieść do kwadratu i k równe 3. No więc proszę Państwa, to jest, można to zapisać, że tak, że to jest dla x1, to jest po prostu x i to jest do kwadratu, plus dokładnie to samo dy po dr razy r kropka plus dy po dr razy, przepraszam bardzo, po d fi razy fi kropka plus dy po d teta razy teta kropka do kwadratu. No i dokładnie to samo dla zmiennej z.
dz po dr razy r kropka plus dz po d fi razy fi kropka plus dz po d teta razy teta kropka do kwadratu. Proszę Państwa, i teraz wstawiamy te wszystkie rachunki, które tutaj są. To nie jest zbyt skomplikowane. Proszę Państwa, nam w końcu wyjdzie, że to jest równe r kropka kwadrat plus r kwadrat sinus kwadrat teta razy fi kropka kwadrat i plus r kwadrat razy teta kropka kwadrat. No i proszę Państwa, wstawiając to wszystko, tamten wynik, ten, prawda, tutaj, a ten wynik wstawiając tutaj, otrzymujemy to, co trzeba. No i pozwolę sobie to już zapisać. Mianowicie ostateczny wynik na R z dwiema kropkami równa się R teta kropka kwadrat plus R sinus kwadrat teta razy fi kropka kwadrat. O. Proszę Państwa, może na tym zakończę ten rachunek, natomiast wypiszę wynik. Fi z dwiema kropkami to się równa minus 2 przez r, r kropka fi kropka plus 2, przepraszam bardzo, minus 2 fi kropka teta kropka kotangens teta. No i na samym końcu teta z dwiema kropkami równa się fi kropka kwadrat razy sinus teta kosinus teta minus 2 przez r, r kropka, teta kropka. No proszę Państwa, to są równania prostej we współrzędnych sferycznych. No troszkę to smutno wygląda, bo oczywiście są to bardzo trudne, nieliniowe równania, ale proszę Państwa, no cóż tam, nasze komputery nie takie rzeczy potrafią rozwiązywać. No gdyby w zmiennych R zadać położenie i prędkość początkową, to one nam rozwiążą i dadzą nam zależność r fi teta od parametru afinicznego i jak potem by to chcieć narysować, to w zmiennych prostokątnych, znaczy w zmiennych liniowych x, y, z, to będzie prosta. Proszę Państwa, co to oznacza? Te współrzędne, to prawda, te równania czasami pisaliśmy tak na odwrót, prawda, żeśmy coś pisali, że coś równa się zero. No mogliśmy to też tak napisać. R to tutaj napiszę minus, tutaj minus równa się zero, tak? Tutaj będzie, przenosimy na drugą stronę, plus, tu plus równa się zero, no i tutaj będzie minus, a tutaj będzie plus, równa się 0. No to proszę Państwa, to są te równania, któreśmy pisali, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, x z dwiema kropkami lambda plus 1/2 gamma lambda mu nu x kropka mu x kropka nu równa się 0. To są te równania. No skoro tak, to tak po prostu
spiszmy sobie, jak wyglądają te współczynniki koneksji, czyli te jakbyśmy powiedzieli w języku fizycznym siły pozorne, prawda, siły bezwładności, które wynikają wyłącznie z tego, że posługujemy się nieinercjalnymi, nieprostoliniowymi współrzędnymi, prawda? No więc jak one wyglądają? No to tak trzeba wypisać wszystkie możliwe te współczynniki. Ile ich jest tych współczynników? Ja Państwu mówiłem, że w czterowymiarowej przestrzeni, no to ich jest, prawda, cztery. W czterowymiarowej przestrzeni to jest tutaj cztery dowolne wartości, a tu tablica symetryczna 4 na 4 to ma 10, czyli 4 razy 10 to jest 40. No w trójwymiarowej to jest łatwiej, bo tu jest 3, a tutaj, proszę Państwa, no macie 3 na 3 symetryczna, to ma 6, prawda? Czyli tam. Ale bardzo wiele tych współczynników jest tutaj równych zeru, prawda? Bardzo wiele jest równych zeru, bo widać, że dla każdego lambda, to znaczy dla każdego z tych równań, wcale nie występuje 6 różnych, jakby mogło, a tylko 2 różne. Co to oznacza? Że spośród tych 6 tylko 2 są różne od zera. Także w sumie niewiele jest tych niezerowych, no to wypiszmy je. Wypiszmy je, proszę Państwa, dla porządku. Więc tak, najpierw wypiszmy te, które mają R na górze, prawda? Prawda, jak tutaj zamiast X lambda bierzemy pierwszą współrzędną. No to nasza pierwsza współrzędna to jest R, czyli tutaj będzie R. No to cóż, występuje jakiś współczynnik przy fi kropka kwadrat, no i czyli r fi fi to się równa minus r sinus kwadrat teta. Gamma r współczynnik przy teta kropka kwadrat, czyli napiszemy teta, teta, równa się po prostu minus r. Natomiast wszystkie inne, prawda, mogłoby być ich 6 różnych, na przykład teta fi nie ma, to znaczy jest 0 współczynnik, na przykład r nie występuje, r kropka, teta kropka, prawda, więc cała reszta tych współczynników, które na górze mają R, jest równe 0. Dobrze. No teraz wypisujmy te, które występują w drugim równaniu. To tak, gamma fi, to znów są tylko dwa różne współczynniki, prawda? Przy R fi, czyli R fi, to współczynnik jest, proszę Państwa, o, to jest ten. Ile powinienem napisać? Prawda? Ja napiszę 1 przez R. A dlaczego tam jest 2? No bo to jest sumowanie po wszystkich, czyli po R fi, ale też po fi R. Prawda? W związku z tym, jak się będzie sumowało r fi razy r kropka fi kropka plus fi r razy fi kropka r kropka, no to te pozadiagonalne dwa razy się powtórzą, prawda? No i właśnie stąd to zawsze na algebrze mnie uczyli, że jak sumujemy, to trzeba podzielić porówno, prawda? Dobrze, czyli tutaj ten współczynnik to już uwzględniliśmy.
To może dla porządku napiszę, że to jest również gamma phi, a tutaj phi r, bo to jest macierz symetryczna. Tak, dobrze. No i jeszcze drugi współczynnik to jest phi kropka teta kropka. No to jest gamma phi, a tutaj jest phi teta. No to jest nie 2, tylko 1 kotangens teta, ale ponieważ to jest macierz symetryczna, to gamma phi teta phi jest tyle samo i stąd przez to sumowanie tutaj wychodzi 2. A, no tak, trzeba wszystko podzielić, bardzo przepraszam, trzeba wszystko podzielić przez, pomnożyć przez 2. Bardzo Państwa przepraszam, dobrze, dobrze, 1/2. Przepraszam Państwa bardzo, dziękuję za uwagę. Tak, 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 1/2. Bardzo przepraszam. Dobrze. Tak. No dobrze. I na samym końcu jeszcze wypiszmy sobie te współczynniki, które tutaj występują w ostatnim równaniu. No to będą te gammy, które mają tetę na górze. No i znów 1/2. Ojej, bardzo Państwa przepraszam. Bardzo przepraszam. No więc jeden diagonalny współczynnik, no to jest przy fi kropka, to jest równy minus sinus teta cosinus teta. No i jeden pozadiagonalny, przepraszam, tutaj powinienem napisać fi fi, bo to jest współczynnik przy fi kropka do kwadratu. No i jeszcze jest jeden pozadiagonalny współczynnik, mianowicie współczynnik przy r kropka fi kropka, czyli to jest r teta i to jest równe 1 przez r. A, i to jest jednocześnie równy gammie teta teta r, no i dlatego jak oba te człony sumujemy, to dostajemy tutaj 2. Proszę Państwa, także widać, że na 18 możliwych niezerowych składowych tych współczynników koneksji, no tutaj akurat mamy tylko 6 niezerowych, to znaczy, no, jeśli te liczyć podwójne, niezależnych. Na 18 niezależnych tylko 6 jest różnych od zera. Wszystkie inne, prawda, pozostałe. Zerują się. Proszę Państwa, nie będę więcej przeprowadzał takich trudnych rachunków, ale chciałem Państwa tak poprowadzić, bo bardzo by mi zależało, żebyście sobie takie ćwiczenie domowe zrobili, bo jak człowiek nie przejdzie przez te rachunki, to tak troszkę nie rozumie, co tutaj się dzieje. Może jeszcze powiedzmy coś takiego. No a gdybyśmy chcieli zastosować te nasze rachunki do nawigacji. No nawigacja, jak już Państwu mówiłem, nawigacja dalekomorska czy oceaniczna, to jest po prostu geometria globu ziemskiego. No w pierwszym przybliżeniu myślmy, że to jest sfera. Myślmy, że to jest sfera. No to proszę, czyli innymi słowy, w tym
opisie, no to jest powierzchnia R równa się konstans. R małe, prawda, sfera globu ziemskiego. No to jest taka powierzchnia S, która jest dana w tym opisie jako R równa się R Ziemi, no to tam pamiętamy ile to jest, 6,5 tysiąca kilometrów, prawda? I na tej sferze są współrzędne teta i fi, no właśnie te współrzędne geograficzne. No i chcielibyśmy powiedzieć, co to jest linia prosta. No a priori trudno jest powiedzieć, no bo nie ma linii prostych, które by się były proste w trójwymiarowej przestrzeni, a jednocześnie zmieściły się na sferze. No więc linie proste to są takie no najbardziej proste, jak tylko się da. Co to znaczy? No, że nie powinny skręcać. No dobrze, więc nie powinny skręcać do boku, no ale tak z tej sfery wyjdą. No to zezwolimy im, żeby no od biedy miały odstępstwo od linii prostej, ale tylko w radialnym kierunku. Jeśli tak zdefiniujemy linię prostą na sferze, a to jest właśnie taka jest definicja tych ortodrom, no to od razu sczytamy, prawda, sczytamy te współczynniki koneksji na sferze, bo powiedzmy sobie tak, no pierwsze równanie nas nie obchodzi, ale teraz linią najprostszą z możliwych na sferze to będzie taka, że co prawda fi z dwiema kropkami no nie będzie całkowicie szło po linii prostej, ale dopuścimy odchylenie w kierunku radialnym, prawda? No, odchylenie w kierunku radialnym, no niech już będzie, ale to musi być równe zero. Czyli na sferze powiemy, że dopuszczamy poprawki w kierunku radialnym. Czyli na sferze fi z dwiema kropkami równa się 2, nie, to jest plus 2 fi kropka teta kropka cos tangens teta równa się 0. No i tutaj też dopuszczamy poprawkę radialną, czyli dopuszczamy ją, ale przynajmniej, żeby w tych zmiennych sferycznych to było najprościej jak może być, czyli teta kropka minus fi kropka do kwadratu sinus teta cosinus teta równa się 0. Prawda? O, to są równania ortodromy, czyli najprostszej linii na sferze. One różnią się od tych składowych równania prostej w otaczającej tę sferę trójwymiarowej przestrzeni, gdyby ona była euklidesowa, jedynie poprawkami radialnymi, prawda? O. No więc na sferze mamy te współczynniki koneksji, prawda? Fi u góry kropka fi na dole teta to jest ten współczynnik i ten drugi współczynnik, prawda? Czyli na sferze mamy tylko dwa różne od zera współczynniki. Może je tutaj oznaczymy. I kiedyś jeszcze do tego wrócimy z innego punktu widzenia, prawda? Więc tak, to jest jeden współczynnik, który interesuje żeglarza dalekomorskiego, prawda? Ojej, przepraszam, pomyliłem się,
przepraszam, ten nie interesuje. Interesują nas jedynie te, które się odnoszą do współczyn, no bo tu bardzo Państwa przepraszam, bo tutaj było R, czyli to nie jest interesujące dla geometrii sferycznej. Dla geometrii sferycznej to nie jest interesujące, tylko to jest interesujące, prawda? I dla geometrii sferycznej to nie jest interesujące, a to jest interesujące. No i mamy, proszę Państwa, tutaj. Proszę Państwa, tutaj po minutowej przerwie chciałem dograć popraweczkę drobną, polegającą na tym, że ja się oczywiście pomyliłem tutaj, w tym miejscu, dlatego że równanie tej ortodromy nie zawiera tu jednej, drugiej, to jest po prostu gamma, prawda? To jest to równanie ruchu. Natomiast jedna druga była w zupełnie innym miejscu. Jedna druga to była tam, gdzieśmy poprawiali współrzędne, żeby stały się współrzędnymi inercjalnymi. Także cała ta... Wszystkie te rachunki, które robiłem, to one są prawdziwe, nie ma tutaj żadnej jednej drugiej. Bardzo Państwa przepraszam, no ale to tak, o. Dobrze. Jeszcze tutaj, dobrze. Więc proszę Państwa, przepraszam, bardzo przypominam, że ta jedna druga to była tam, gdzieśmy chcieli współrzędne poprawiać, tak, żeby były inercjalne. O, x mu, x nu. Współrzędne, na ogół nieinercjalne, jak się do nich doda taką kwadratową popraweczkę, to one stają się inercjalne w punkcie M, prawda? I tutaj jest jedna druga. Natomiast równanie ortodromy, jak było, tak jest od samego początku i tu nie ma jednej drugiej. Przepraszam bardzo, robimy przerwę.